No, cześć wszystkim. Dzisiaj kolejna figurka z Dragon Ball'a. Figurka, którą chciałem polować już jakiś czas temu, ale nie była dostępna, a mianowicie jest to cel. Nasz komórczak. Figurka, która jest, no muszę powiedzieć, rewelacyjna. Kosztowała mnie w okolicach 6 zł. Tyle można za nią zapłacić. 6-7 zł. Są dużo droższe, ale nie dajmy się ogłupieć. Wszystkie są praktycznie produkowane w jednej fabryce, więc, tutaj, cena gra rolę. Chociaż ta figurka faktycznie warta jest nawet i 20 zł. Plastik mamy rewelacyjnej jakości. Jest to plastik jak Lego. Widać również po elementach przeźroczystych, że. Nie ustępują legowym. Malowanie jest, no nie oszukujmy się 100 razy lepsze niż w klockach LEGO, bardzo precyzyjne, bardzo dokładne i idealnie odzorowuje tą postać. Jeżeli chodzi o tutaj kulę, to jest to taki typowy plastikowo gumowy wypust całkiem spoko. Dodatek chociaż nie musiał być. Mankamentem dla niektórych mogą być tu te skrzydełka materiałowe, ale da się je trochę dopracować. Poleży trochę figurka na plecach i ułożą się, by wyginały się w dół. Ja tego nie robiłem na razie. Niech je ma tak. Przynajmniej widzicie, jakie jest malowanie w tej figurce. Muszę przyznać, że za 7 zł mam w bardzo dobrej jakości figurkę w rewelacyjnym malowaniu. Z bardzo fajnej serii. No i mam nadzieję, że w końcu uda mi się wszystkie postacie zebrać i mieć już komplet. A jeżeli ktoś jest zainteresowany, to niech zajrzy na temu albo na AliExpress. Dużo tamtego jest. Tylko tak jak powiedziałem, szukajcie w okolicach 7-8 zł. Najlepiej z darmową wysyłką, bo sporo jest takich właśnie atrakcyjnych ofert. No tylko trzeba chwilę poszukać. To tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, hej!